Dzień dobry! Witam was wszystkich! Wszystkich serdecznie was tutaj witam. Na imię mam Zbigniew, a nazwisko mam Zedlewski, czyli ZC. Jak czasami nami mówili Zorro. Słuchajcie, wiecie co? Jesteśmy tutaj dla was. Jesteśmy dla was tutaj, żeby wam powiedzieć, że Jezus jest żywym Bogiem. Powiedzieć wam dla was wszystkich, że Jezus jest żywym Bogiem. Jezus żyje, Jezus żyje. Wiecie co? Każdy człowiek ma pragnienie w swoim sercu, żeby bliżej poznać Boga. Naprawdę wam to mówię. Ja z mojego doświadczenia powiem wam, że byłem kiedyś ministrantem. Byłem ministrantem i wiecie co? Chciałem naprawdę służyć Bogu. Chciałem służyć Bogu, być spełnionym człowiekiem. Ale wiecie co? Jakoś nie mogłem się ogarnąć tym wszystkim i musiałem zawołać do żywego Jezusa. Do żywego Jezusa. Wiecie, dzwoniłem dzwonkami w kościele, czytałem Pismo Święte, ale wiecie co? Ale jakoś nie mogłem sobie to wszystko poukładać. I przyszedł taki dzień w moim życiu, że daleko, daleko stąd szedłem sobie chodnikiem i zawołałem: Jezu, Jezu, pomóż mi w moim życiu, bo nie mogę się ogarnąć. A uważałem, że jestem wierzącym człowiekiem, wiecie? Uważałem, że jestem wierzącym człowiekiem, bo byłem ministrantem i bardzo dużo wiem o Bogu. Ale naprawdę nic o Nim nie wiedziałem. Bo przyszedł taki moment w moim życiu, że naprawdę szczerze zawołałem do Jezusa. Przyszedł Jezus do mojego życia. Przyszedł Jezus do mojego życia i zaczął zmieniać moje życie. Jezus może zmienić tylko życie człowieka. Nie żaden inny Bóg. Żaden inny Bóg nie może zmienić życia Chrystusa. Żaden, bo wszystkie bogi są martwe. Budda i pozostali ci wszyscy to są bogami martwymi, to są martwe bogi. Ale Jezus wam może dać spełnienie w swoim życiu. My tutaj jesteśmy taką grupą ludzi, którzy poznali Jezusa jako osobistego Zbawiciela w swoim życiu. My poznaliśmy i mamy miłość w swoim sercu i mamy potężną miłość w sercu, żeby się z tym dzielić. Wiecie co? Bo jak człowiek jest szczery i poznał Boga, i widzi, że to działa w życiu, to chce się z innymi podzielić. Naprawdę. Każdy człowiek, jak poznał skarb, poznał skarb. Wiecie co? Bo Jezus jest skarbem. Jezus jest skarbem w życiu człowieka. Każdego człowieka. I w tym momencie, jak człowiek pozna ten wielki skarb, jakim jest Jezus, to samoczynnie działa. To samoczynnie działa w człowieku, żeby się podzielić. Posłuchajcie. Ile ja cię nie widziałem. I dlatego jesteśmy tutaj dla was, dla tego miasta. Jesteśmy tu dla was, dla wszystkich ludzi, aby wam głosić Ewangelię. Aby wam głosić o żywym Bogu, żeby wam głosić o Jezusie. Nie o Jezusie, który wiecie co, wisi na krzyżu, tylko i o Jezusie, który jest żywy. Bo Jezus nie wisi na krzyżu. Jak chodzicie do kościoła, to widzicie wiszącego Jezusa. Jak on by wisiał na krzyżu, to nie miałby siły. Bo swoje wykonał na krzyżu, bo on musiał tam odkupić nasze grzechy. Wiecie o tym, że Jezus musiał odkupić nasze grzechy. Posłuchajcie, Jezus jest tak dobry, że wiecie co? Daje nam spełnione życie. Jezus nam daje spełnione życie. Każdy, kto poznał Jezusa, żyje spełnionym życiem. Spełnionym życiem żyje. Wiecie co? Przez życie się idzie, ale potrzeba nam mocy. Potrzeba nam mocy Ducha Świętego. Naprawdę. Nie religii, tylko mocy Ducha Świętego. Każdy człowiek, który się narodził z Bożego Ducha, ma moc Ducha Świętego. A ta moc jest tutaj nam dana po to, abyśmy żyli, wiecie, spełnionym w obfitości życiem. Dlatego my tutaj poznaliśmy Jezusa jako osobistego Zbawiciela i głosimy wam o tym i mówimy wam o tym, że Jezus jest szczęściem. Że Jezus jest naprawdę szczęściem. I my naprawdę szczerze się tutaj dzielimy z wami o tym, że jest żywy Bogiem. Słuchajcie, Jezus uzdrawia. Jezus uzdrawia. Dzisiaj wydajemy
kupę pieniędzy, bo latamy do lekarzy, wiecie co? No i co? I nic z tego nie wychodzi. Ale naprawdę Jezus daje potężne uzdrowienia. Daje uzdrowienie. Naprawdę. Słuchajcie, z każdego problemu Jezus może człowieka uzdrowić. Z każdego. Wiecie co? Ja nie wierzyłem w jedną rzecz. Wiecie, jak go nie wierzyłem? Że kiedykolwiek przestanę przeklinać. Ale to jest błahostka, co? Dla innych to jest... Ja dziękuję, ja tam nie przeklinam to tamto. Ja nie wierzyłem w to, że kiedykolwiek w życiu przestanę przeklinać. Naprawdę. I Jezus mnie uwolnił z tego. Bo taka błahostka. No ja dziękuję. Można jeszcze wiele gorszych rzeczy w życiu robić. Wiecie co? Naprawdę dał mi wiarę w to, że można. Naprawdę, że można. I moc Boża daje nam zwycięstwo w naszym życiu. Obojętnie. Cokolwiek przychodzimy w naszym życiu, to Jezus nam daje zwycięstwo. Jezus uzdrawia. Daje wolność. Słuchajcie. Z tych problemów dzisiaj, co ludzie mają. Z alkoholizmu. Wiecie, że Jezus uzdrawia ludzi z alkoholizmu. Z narkotyków. Słuchajcie, że ludzie, dopalacze tyle biorą tego wszystkiego, bo nie wyrabiają. Bo nie wyrabiają psychicznie. Naprawdę. To jest tylko moment, aby przyjść do Jezusa, żeby być wolnym człowiekiem. My tu jesteśmy świetni ludzie, tutaj młodzi jesteśmy. Modlimy się o ludzi. Patrzcie, tutaj jeden brat się modli o człowieka, przyszedł do niego. Patrzcie, jaką mam wiarę ten człowiek, bo przyszedł, bo potrzebuje uzdrowienia Bożego. Każdy człowiek może tutaj do nas podejść. To i naprawdę, wiecie co, będziemy się modlić o każdego człowieka. Popatrzcie, jak to wygląda. Jak można się modlić o człowieka. Wolnym w takim miejscu. Wiecie co, to nie jest żaden obciak, żeby się modlić o człowieka. Naprawdę. My jesteśmy tutaj po to, żeby wam zwiastować potężnego Boga. Patrzcie, jak się modli o tego człowieka. Przyjdźcie. Jeżeli jakiekolwiek macie problemy w swoim sercu, jakiekolwiek choroby macie, nie wiem, depresję, czy jakiekolwiek rzeczy, raka, czy cokolwiek, naprawdę możecie do nas podejść, do ludzi, żeby się pomodlić. Wiecie, że Jezus jest realnym Bogiem. Naprawdę On jest realnym Bogiem. I my świadczymy ludziom o tym... A gdzie ty mieszkasz? Naprawdę realnym Bogu. Jakiekolwiek macie problemy, to przyjdźcie, cokolwiek chcecie się spytać na temat Boga. Na tych rzeczy, nawet to, co jest napisane tutaj. Jakie fajne jest to napisane, patrzcie. Że diabeł to frajer. Wiecie, że diabeł to frajer? Oszukuje wszystkich ludzi na tej planecie. Wiecie, że diabeł oszukuje wszystkich ludzi na tej planecie? Że to jest realny, zwodniczy duch? Wiecie, że to jest realność? My się śmiejemy, czy w telewizji pokazujemy diabła z rogami? Wiecie, on jest realny, naprawdę. Ale my tu nie głosimy tego dziada, tylko głosimy życie. Głosimy Jezusa, żywego Jezusa. My tutaj po to jesteśmy. Bo Jezus zawitał do naszego serca. I my się tym dzielimy z wszystkimi ludźmi, bo to jest największy skarb. Wiecie, co mamy na sercu? Te miasto. Te miasto mamy na sercu tutaj. My, wierzący ludzie, mamy na sercu wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi. Wszystkich ludzi na tej planecie. A czy jesteśmy Polakami, to walczymy o to, żeby wszyscy w Polsce poznali Jezusa jako osobistego Zbawiciela. Wiecie, to jest sukces. To jest sukces. Naprawdę. To jest sukces w naszym życiu. Aby żyć realnym życiem z Bogiem. Wiecie co? Ja bym nikt nie przypuszczał, że rano wstanę i będę się modlił. No ludzie, jakby mi to kiedyś ktoś powiedział, ja nie wiem, no nie wiem. No naprawdę. Wiecie co, diabeł was oszukuje, bo myślicie, żeby żyć realnym życiem z Jezusem, to trzeba być naprawdę święty, wiecie? No ja nie wiem, no ja tak za bardzo świętego to nie wyglądam, co nie? Ale naprawdę staram się żyć życiem chrześcijańskim. Życie chrześcijańskie to jest społeczność z Duchem Świętym, to jest społeczność z Bogiem, to jest modlitwa, to jest czytanie Pisma Świętego. Naprawdę. Trzeba mieć zdrowy obraz Jezusa. My mamy wypaczone, wiecie co? W Polsce u nas mamy wypaczony obraz Boga. Ale powiem wam, że my jak poznaliśmy Jezusa jako osobistego Zbawiciela w swoim życiu, naprawdę, i wiemy, że Bóg jest realny i można normalnym życiem żyć. Nie wiem, można wszystko robić, ale można normalnie żyć, mieć społeczność z Bogiem. Rano wstawać się modlić, po południu się modlić, można się cały czas modlić. Naprawdę, nie trzeba być w ogóle cały czas, nie trzeba
prostu przemienić społeczność z Bogiem. Bóg nam jest potrzebny naszego życia. Naprawdę. Jesteśmy w kościele, jesteśmy w państwie chrześcijańskim. Żyjemy w państwie chrześcijańskim. No i co? Czytamy Pismo Święte? Czytamy je? Naprawdę. W życiu chrześcijańskim jest potrzeba społeczności z Jezusem. Społeczność z Jezusem to jest czytanie Słowa Bożego. Wiecie dlaczego? Bo Słowo Boże jest żywe. Ono wchodzi do naszego serca. I potrzebne jest, abyśmy mogli normalnie sobie fajnie żyć na tej planecie. Dlatego zachęcam was, abyście, wiecie co, naprawdę świat jest strasznie zabiegany, ale trzeba kiedyś przyjść i się zastanowić nad swoim życiem. Co będzie, jak się skończy tutaj nasza impreza na tej planecie? Gdzie pójdziemy? 2 metry pod ziemię, 3 metry? Nie wiem, co nam się z nami stanie. Naprawdę. Każdy człowiek musi sobie postawić to pytanie. A ja wam odpowiem na to pytanie. Wiecie, jaka jest odpowiedź? Że każdy człowiek spotka się z Jezusem. Każdy człowiek spotka się z Jezusem. Naprawdę. Wielu ludzi mówi, co tam człowieku, gdzie tam Jezus, zakopią mnie i koniec. Robaki mnie zjedzą i po imprezie. Ja dziękuję, wiecie co, jak ja bym nie wiedział, że istnieje Jezus, to bym, wiecie co, no bandytkę bym uprawiał. Bo po co mi chodzić do roboty? Po co mi chodzić do roboty, odkładać pieniądze, kupić mieszkanie na raty i później co? I po 50 czy 60 latach iść do sobie do piachu, no na co mi takie życie? Ja bym wolał normalnym życiem żyć takim, żeby sobie zarabiać pieniądze, a nic nie robić. Tak. Błogosławię was wszystkich i błogosławię to miasto w imieniu Jezusa Chrystusa.